Chcielibyśmy bardzo zachęcić do korzystania z takiej opcji samospisu przez internet. To jest najlepsza metoda zarówno dla respondenta, dla obywateli, ale również dla nas jako statystyków, dla Głównego Urzędu Statystycznego. My oferujemy pewne, wydaje nam się dosyć proste w użyciu narzędzie internetowe. Samospisu będzie można dokonać przez komputer, poprzez stronę internetową, ale również na urządzeniach mobilnych. Będzie to bardzo prosty proces, nie zajmujący zbyt wiele czasu. Te narzędzia internetowe, oczywiście one są odpowiednio zbudowane, skonstruowane w taki sposób, żeby te odpowiedzi, które uzyskujemy, miały odpowiednią jakość, żeby były spójne. Tam są oczywiście określone algorytmy walidacji, więc te dane, które pozyskujemy w ten sposób, są bardzo wysokiej jakości. Oczywiście nie wykluczamy stosowania również innych metod. Tą drugą, najczęściej stosowaną metodą, myślę, będzie wywiad telefoniczny, w którym albo zaoferujemy możliwość dodzwonienia się do nas, tudzież my sami będziemy kontaktować się z obywatelami. Trzecia, ta najbardziej tradycyjna forma, oczywiście również jest utrzymana w przypadku, kiedy będzie ona niezbędna, kiedy będziemy mieli trudność z kontaktowania się z kimś. Wizyta rachmistrza dalej pozostaje w spektrum naszych narzędzi. Prezydent Gorzowa, który jest jednocześnie gminnym komisarzem spisowym, dał ogłoszenie dotyczące poszukiwania rachmistrzów spisowych, którzy będą prowadzili właśnie takie spisy, będą prowadzili ankiety na terenie miasta dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego. Miasto jako uczestnik tego procesu musi się do tego przygotować, a dlatego zachęcamy wszystkie osoby, które są chętne, żeby w takim spisie brać udział, żeby zgłaszały się do urzędu. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tam można zapoznać się z warunkami, które określają, jakie osoby mogą takimi rachmistrzami być, jakie muszą warunki spełniać. Oczywiście ta praca jest to praca na rzecz państwa i za tą pracę jest przewidziane odpowiednie honorarium, ale wszelkie informacje w tej sprawie można zasięgnąć na stronie internetowej albo w biurze spisowym, które w tej chwili w mieście również powstaje.